Dobry wieczór Polsko. Kontynuujemy nasz wieczór przedwyborczy. Prezentuję Państwu kandydatów, których uważam, że warto poprzeć, którzy w mojej ocenie są tymi osobami, które nasze miasto no. Wyciągnął na jakiś europejski poziom, bo tu się cały czas czyta Europa, Europa, konstytucja, ale gdzie tu jest europejski poziom? Ciemne ulice, zero rozrywki wieczorami albo ta rozrywka gdzieś tam ukryta, nie wiadomo gdzie, ale już nie będę zabierał czasu. Moim gościem jest pa Paweł Terlecki, tym razem ktoś, kto startuje do Sejmiku Mazowieckiego z ramienia PiS. To proszę się zarekomendować. Dobry wieczór, dobry wieczór państwu. Paweł Torlecki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku województwa mazowieckiego w okręgu numer jeden, obejmującego śródmieście Mokotów, Wilanów, Ursynów. No, to trudny teren. Bo tak, to raczej teren, który nie, nie, sprzyja, nie sprzyja nam. Jeszcze zapomniałem o ochocie, oczywiście. Natomiast no, mam zaszczytne ostatnie miejsce, ale jak mawia pismo, ostatni będą pierwszymi, to myślę, że uda się. Gdzieś widziałem na czymś właśnie. Tam takim plakacie wyborczym: "Ostatni na liście, pierwszy w działaniu". Tak, tak, to jest, to jest, to jest uniwersalne. Ja mam takie też jedno z takich moich hasł "To był pierwszy do pracy". Także "Ostatni na liście, pierwszy do pracy". No, czyli to widać, to już to jest w całej Polsce, popularne tylko w Warszawie, no ale, ale tu, ty nie jesteś debiutantem, bo byłeś już. Nie radnym, jestem debiutantem, radnym Warszawy. Tak, byłem dwie kadencje radnym rady Warszawy pracowałem w dosyć trudnych komisjach, no między innymi w Komisji Ładu Przestrzennego, i to jest komisja, która jest spotyka się bardzo często. Trwają te posiedzenia bardzo długo, albowiem no w, tym, w tym czasie niestety, ale jest bardzo dużo kolizji różnego rodzaju interesów, a przeważnie, ja starałem się te, te, te plany, żeby w jakiś sposób uczłowieczyć, to znaczy, żeby ludziom żyjącym w, tych, w tej danej okolicy, na którym, w której był sporządzany, plan, po prostu żyło się dobrze. No ale tak jak patrzę na centrum, to kiedyś jeszcze jak chodziłem do szkoły, to mnie uczyli, że przed wojną to było bardzo źle, bo to budownictwo było takie, że były podwórka, studnie i te podwórka, studnie, one tak no niszczyły ten... Te, te ludzkie odruchy, od no bo po prostu tak ciemno, nieładnie. Natomiast teraz, jak patrzę na przykład na Brackie, jak wstawiono taki budynek, to jak to ma się z ładem przestrzennym? Tam taka znajoma mieszka, 8 metrów przed sobą ma czarną ścianę. Oczywiście, że na terenach, na których nie ma ładu, znaczy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, ład przestrzenny, mówiąc w cudzysłowie, kształtuje się na podstawie tak zwanych warunków zabudowy. I to jest najgorsza forma kształtowania w ogóle czegokolwiek w mieście. No, w, to wyrastają takie potworki jak jak mówisz prawda na ulicy Brackiej no ale, też, to jest, ale, ale to dużo jest tych... no ale niestety ktoś daje na to znaczy no, my władze dają na to warunki zabudowy później prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę No i niestety kółko się zamyka No ale tak samo jak te wieżowce które stoją w centrum Warszawy które powstały tutaj ostatnimi laty No to są trochę tak według mnie też bez ładu i składu. No. Więc praktycznie rzecz biorąc praktycznie rzecz biorąc takim terenem na którym, na którym te wieżowce będą mogły powstawać to że o, o nie jest ścisłe centrum tylko jest troszkę przesunięte jak gdyby w kierunku Woli ulicy Towarowej w tamtych okolicach planowane są jeszcze 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 jest kilka że tak powiem wieżowców z tym że oczywiście możemy sobie dyskutować na ten temat czy wieżowce faktycznie są kształtują właśnie w jaki sposób, czy są potrzebne mówiąc kolokwialnie no ale już mleko się wylało ponieważ No powstało, już powstało kilka wieżowców właśnie wzdłuż ulicy Towarowej no między innymi te wieżowce przy Placu Europejskim tam jeszcze są jeszcze są planowanych jest kilka wieżowców czyli właściwie to rondo daszyńskiego z każdej strony zostanie zabudowane już wieżowcami. Natomiast, ale czy to nie jest właśnie, no, czy to się nie kłóci z jakimś sensem tej tkanki miejsca. Oczywiście, no oczywiście to... tak, dlatego że właściwie w miejscu, gdzie powstaje wieżowiec i to w, na zasadzie, że powierzchnia komercyjna, czyli powiedzmy tak no mówiąc uczenie, commercial space, to natychmiast tam się tworzą różne korki, zatory, ponieważ mnóstwo ludzi przyjeżdża rano do pracy, wyjeżdża o godzinie tam powiedzmy 17-18 i właściwie tak naprawdę w takich dużych piskach biurowców no rośnie nam drugi mordor tak naprawdę w tamtym miejscu i to jest bardzo niekorzystne. Myślę, że no, ale niestety zarówno studium uwarunkowań zagospodarowania miasta stołecznego Warszawy jak i później miejscowe plany czasami dopuszczają niestety do takich do takich wynaturzeń głosuje większość w radzie miasta stołecznego Warszawy No jak wiadomo od roku 2000 o tej kadencji 2006 większość ma Platforma Obywatelska i no, właściwie myślę, że radni przegłosowują czasami zupełnie nie wiedząc o co chodzi No dobrze a w tym w tym sejmiku mazowieckim to co chcesz zrobić żeby Warszawie jaką żyło się No więc ja w ogóle uważam że w Warszawa jest leży, jest położona na Mazowszu ale mało korzysta z tego że, 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 że jest położona na Mazowszu myślę że przede wszystkim powinno się koordynować wszelkie te inwestycje które są na przykład drogowe inwestycje żeby one jednak przebiegały przez, przez Warszawę bądź też bądź też w bezpośredniej bliskości. Miasta Stołecznego. Jeżeli mają powstawać mosty przez Wisłę, to również w taki sposób, żeby odbarczyć Warszawę, bo w tej chwili wiemy, że praktycznie rzecz biorąc, na moście Marii Skłodowskiej, nazwanej również Mostem Północnym, no właściwie ten most tak naprawdę nie jest mostem w pełni wykorzystywanym, dlatego że tam się zjeżdża tylko na ulicę Modlińską. Natomiast nie jest sprowadzona dalej, prawda, ta trasa właśnie w dalej w, w, w wylocie. Na Biały to ja Stok. powiem Myślę siebie, że, że, że to całe szczęście, bo można tym miastem jeszcze przejechać. Natomiast mostem, tak, Grota, na natomiast nie można mostem przejechać, Grota nie można przejechać, nie. przejechać dlatego, że, dlatego, że most Grota jest mostem, który, który wyprowadza bezpośrednio w kierunku Białystok, Łomża, prawda, do tych, do tam, raczej na północny wschód. I tam jest no, fatalnie. A poza tym jeszcze proszę pamiętaj o tym, że jeszcze są tam centra handlowe, kilka centrów handlowych. Ja wiem, jest między tam innymi Głęboka, prawda? I tam dalej, prawda? Tam, gdzie jest Ikea. Więc praktycznie rzecz biorąc, tam jest, no, no tam się robi, że tak mówiąc, mówiąc kolokwialnie, kocioł z Balią, prawda? Jest permanentny korek w tamtym miejscu po godzinie, od godziny powiedzmy 14 do godziny 20 i, i rano od godziny powiedzmy 6.30 do godziny 10. :00. Ale to i tak jest, no tutaj to muszę taki wtręt zrobić, bo to, co przeżyłem w piątek w górze Kalwarii, to i tak się do tego nie góra... ma. Trzy godziny w korku zawróciłem, nie dojechałem do Garwolina, no, do którego i... jechałem na występ z Janem Pietrzakiem. Ja... Ja myślę Ryszardzie, że niedługo to, to niektórzy deweloperzy, którzy budują budynki w różnych no we wszystkich miejscach, gdzie, gdzie, gdzie się, że tak powiem, da, no będą musieli do mieszkań dołączać, na przykład dołączać jakieś, nie wiem, łódki, motorówki, prawda, żeby, dostali, żeby ludzie dostawali się być może kanałkiem żerańskim albo albo Wisłą do centrum, dlatego że praktycznie rzecz biorąc, no w tej chwili już jest taki poziom tego zakorkowania. Szczególnie w godzinach szczytu, że naprawdę. No, ale no, sejmik ma Mazowiecki chwili. się tym będzie zajmował. No, sejmik bo mazowiecki nie, no. ma przede wszystkim, może przede wszystkim yy, yy, za zaprojektować. Sejmik Mazowiecki przede wszystkim powinien, e, powinien stworzyć plan zagospodarowania przestrzennego, do którego się przygotowuje, jak. E, czy, mówię o wojewódzkim planie zagospodarowania. Planie zagospodarowania przestrzennego województwa. E, to w tej chwili jest przygotowywane, tylko że to jest tak, jak e, ta. ta słynna opowieść o jednym, prawda, że, że, że wszyscy wiedzą, że być może jest, prawda, tylko nikt nie wie jak wygląda dokładnie. I mam nadzieję, że zostanie zostanie sporządzony wreszcie porządny plan zagospodarowania województwa i na podstawie tego będzie można po prostu wyznaczać dalsze trasy, dalsze szlaki komunikacyjne, które niekoniecznie muszą przebiegać przez Warszawę, ale żeby znajdowały się bezpośrednio w jednej bliskości z Warszawą. Bo jak zapewne wiesz, no, wszystkie drogi wojewódzkie, na przykład te, które stanowią powiedzmy, od strony tam Południa po, i prawda, Północy, prawda, czy S7 S8, one miały stanowić, że tak powiem, taką domknięcie tak, zwane, tak zwanego warszawskiego ringu, to powodują to, że owszem, do Warszawy, czy do, 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 do tych ringów można dojechać, prawda, czyli do, do S8, s 7 A na przykład A2, tylko że Problem polega na tym, że później poruszamy się żółwim tempie dalej w kierunku centrum miasta i to jest też następny problem. No ale to nie tylko, no bo przecież jak ja słyszę, że platforma opowiada o tym, jak oni drogi budowali, a przecież tak między Warszawą a Katowicami nie ma połączenia, tak naprawdę? Nie ma między połączenia między Warszawą a tego... Gdańskiem nie ma połączenia między Warszawą a Białym Stokiem nie ma połączenia, no między Warszawą a Poznaniem za bardzo miłe pieniądze można przejechać. Tak jest, tak. Tylko że tylko że no, coś tam, znaczy, no, jeśli chodzi o trasę do Białego Stoku, ciągle tam przybywa, prawda? Ciągle tam jest jest dosyć duża taka inwestycja inwestycja tutaj przed tak, ostrową to tak, ja, 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 ja się, ja to wszystko doceniam ale to jest 30 lat po osiemdziesiątym dziewiątym oczywiście, że tak tylko, że tylko, że sam sposób myślę, że organizacji inwestycji, jest no skandaliczny tutaj miałeś gość który był przede mną mówił między innymi o finansowaniu prawda o budżetach, tutaj które powinny które powinny być do przejrzystej stanowiące że Warszawa jeśli chodzi o miasto stołeczne Warszawa Warszawa nie, wykorzystuje, nie wykonuje swojego budżetu na inwestycje od bodajże 2014 roku to jest skandal no. także także to jest również podobnie jest, także w województwie mazowieckim, że, że Mazowsze też nie wykorzystuje moim zdaniem nie wykorzystuje swojego potencjału, no ale to. Na czym polega to niewykorzystywanie potencjału bo no, jeżeli nie wykonujesz budżet, budżetu, tak, budżetu po sondażach to ludzie chyba są zadowoleni z tej Warszawy i z tego Mazowsza ja myślę, że przede wszystkim nie ma rzetelnej dyskusji na temat wykorzystywania środków budżetowych że nie ma, że nie ma, że po prostu przechodzi się do tym, że to się nie przebija, bo to jest taki temat dosyć nudny dla dla ludzi, prawda, że, że ludzie, ale, ale jeżeli się wykorzystuje środków powiedzmy w wysokości miliarda złotych na, na inwestycje, czy za to można by było prawda zbudować jakieś inne rzeczy nie zawsze trzeba, że tak powiem jakaś duża inwestycja Warszawa nie sobie ten błąd miasto stołeczne, że postawiło na wielkie inwestycje, jeżeli są jakieś Przesunięcia, jeśli chodzi o wykonanie lub płatności tego, natychmiast to wychodzi w niewykonaniu budżetu inwestycyjnego. I to jest, to jest bardzo duży problem. No dobrze, to no to jeszcze może tu się zarekomenduj, które miejsce na liście siódme. Ostatnie, tego, co miejsce na, ostatnie miejsce na liście siódme. Mam nadzieję, że, że wyborcy dadzą mi szansę również reprezentować miasto stołeczne czy w Warszawie, prawda, w, w sejmiku województwa mazowieckiego i dołożę największych starań, żeby, żeby nie zawieść tych nadziei i no oczekiwań. Jest taka, jest taka legenda o tych sejmikach, że tam są te największe frukty, że te, tam są te największe pieniądze. A czy nie no nie no, spokojnie budżet województwa mazowieckiego ma. Się nie. Jak do, do budżetu miasta stołecznego Warszawy. To no jest oczywiście budżet miasta stołecznego jest o wiele większy, prawda niż, niż budżet województwa mazowieckiego. Natomiast jeśli chodzi o inne zadania, które, które, do których należy, że tak powiem, czy kompetencje Sejmiku województwa, no to przede wszystkim tak jest bardzo, ważne, bardzo ważna sprawa, jak na przykład kultura fizyczna i turystyka jest również ochrona zabytków także to też jest, jest wszystko, wszystko ważne dla nas, dla zachowania. No jesteśmy dumnym narodem, powinniśmy dbać o swoje zabytki, nie mamy ich zbyt wiele, powinniśmy dbać o to, o konserwację, o remonty, o modernizację. Ale chyba do tej pory się w sejmiku jakoś tak osadził PSL, takie mam wrażenie. No tak, Bo dlatego to wynika z, z matematyki wyborczej, no, w, żelazna zasada: ten kto, ten, kto ma zdolność koalicyjną i zawiera koalicję. Zresztą no, no możemy przypomnieć ten dowcip, tak jak się pytają na przykład pana z PSL-u, kto wygra wybory. No, to zawsze mówił, że mam nadzieję, że nas przyszły koalicja. No, ale, ale te poprzednie wybory samorządowe, do których wróćmy, to też tak nie wyglądały na uczciwe. No. I tak, dlatego że czy, nie, zapis, czy, czy w, ty nie to znaczy zrobić, generalnie no. rzecz biorąc tam, czy znaczy tak, no, przede wszystkim wynik polskiego stronnictwa ludowego no, zależał bardzo wiele od tak, tak zwanej książeczki. Prawda? I ta książeczka, czyli ten, to, że PSL był miał pierwszy num, ten numer wylosował jako jedynkę prawda, i miał pierwszą stronę w tej książeczce, no, spowodowało to, że mnóstwo ludzi oddało głos na PSL. Nawet podejrzewam, że nie bardzo wiedzą. No ale kogo wtedy było 2 miliony oddają, głosów. Tak, nie I to jest I to jest, to jest, to, to właśnie była patologia tego, tego systemu. No mam nadzieję, że w tej chwili nie będzie takich pomyłek i ludzie będą świadomie głosować na wybranych kandydatów. Czyli na Pawła Torleckiego. na Pawła <laughs> jeśli chodzi o okręg numer 1, lista numer 10. No miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo rzeczywiście, no, tutaj ta ta reforma Polski ta zmiana Polski no musi iść od dołu bardzo ważne jest to dołu, żeby żeby to ta ta sobie tak, nie da rady, oczywiście no. że, że, żeby nastąpiło połączenie jeśli chodzi o czyli zejście tak jak powiedziałeś do dołu prawda tych 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 pomysłów tych koncepcji no, no i myślę że oczywiście jakieś uczciwości, no. no to przede wszystkim to przede wszystkim myślę że że gdyby gdyby tak się stało że byśmy te wybory wygrali w województwie Mazowiecki. Na pewno byłoby uczciwiej i wtedy by się okazało, być może tak jak w budżecie państwa, że znalazłyby się środki na niektóre zadania, które można by było realizować zupełnie bez zaciągania jakichś zobowiązań finansowych. I można by też pewnie rodziny dofinansować, prawda? Oczywiście tak. no Przede wszystkim ludzi. proszę pamiętajmy, rządzie, że my jesteśmy niestety, no coraz lat nam przybywa, że tak pewnie nie ubywa. I w tej chwili no, spora, spory odsetek ludzi to są niestety już seniorzy. są niestety. No. Ja się cieszę, że dożyłem takiego pięknego wieku. No. Prawda. No, 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 no. To bardzo się cieszę, że Ty się cieszysz, ale myślę, że po prostu i seniorzy bardzo często, którzy ci, którzy przestają pracować zawodowo, następuje ten przeskok, no bo wiadomo, że te świadczenia emerytalne czy emerytura, prawda, ich no nie, jest, nie jest, nie ma się nijak do. Możliwości płatniczych w momencie, w, których, w którym jeszcze byli w pracy prawda, i mieli pensje To jest bardzo ważne, żeby, tym, żeby tych ludzi nie zostawiać, żeby tymi ludźmi w jaki sposób się zająć, też aktywizować ich, żeby po prostu człowiek, który przeszedł na emeryturę, nie zostawał bezczynny, tylko żeby właśnie być może wtedy znajdzie czas na naukę języków, na, na inne formy aktywizacji. No, myślę, że to bardzo piękne. Chciał, może by chciał coś dorobić to byłoby chyba A dla to, to idzie chyba w parze prawda No bo konkretne. jeżeli na przykład na, jeżeli, jeżeli nauczy się dobrze jakiegoś języka jeszcze to będzie mógł sobie w jakimś takim no nie, nie w pełnym wymiarze czasowym także mu tego świadczenia tam nie zawiesili emerytalnego ale te zawsze parę groszy że mógł sobie dorobić do jego emerytury czyli emerytury. to jest bardzo ważne moim zdaniem. No to dobrze, że ktoś się troszczy o emerytów, bo ja też się zbliżam do tego pięknego wieku. Także polecam Państwu Pawła Terleckiego. No i nie tylko emerytom oczywiście, ale emeryci, jeżeli będą chcieli, żeby im się troszeczkę poprawiło na Mazowszu, to powinni zagłosować na Pawła Terleckiego. Dziękuję bardzo.